Sebastianie, powiedz, bo no, na pewno miałeś okazję zobaczyć walkę swojego rywala. Jakie są mocne i jakie są słabe strony Macieja Rataja? Mocne, słabe strony. No wiesz co, z jego walki mało można zobaczyć. Stójka na pewno u Macieja leży, nie wiem jak teraz to wygląda. W parterze niby miał w pełnym dosiadzie Don Casio, ale dał łatwo się spraulować z pozycji i szybko Casio tam odzyskał go. No, nie wiem, czego mogę się po nim spodziewać. Sądzę, że nie za wiele on pokaże w naszej walce i sądzę, że bez problemu sobie z nim poradzę. Też jestem bojowo nastawiony do niego z tego powodu, że zaczął mnie zaczepiać, zrobił z gówna nie wiadomo jaką dużą dramę i cały czas gdzieś mnie tam na swoich social mediach podgryzał. Dlatego cieszę się, że będzie ta walka i cieszę się, że odbędzie się to na Fame MMA. No dobra, po pierwsze ja chciałem zakończyć tą jego piękną historię w tej federacji, spuszczając mu w pierdol. Po drugie, to sam mnie zaczepiałeś, wysyłając jakieś troll donaty i chciałeś nas trollować. Więc po co ty pierdolisz, że kurwa ja ciebie zaczepiam w social media. No i chciał nas trollować, no i tak nas trollował, że mu w pierdolę kurwa za te kurwa 6 dni. Żebyś się nie zesrał, podszedłem do ciebie na górze, spojrzałem ci face to face, byłeś zesrany. Spytałem, dlaczego zszedłeś w limit 102 kilo, kiedy wiedziałeś, że ważyłem 118 przed przyjęciem walki i generalnie jestem teraz w mega jakimś okresie dla mnie szoku przygotowawczym, gdzie dzisiaj jestem tak na żarty soli, że czuję tą sól cały czas i mam dużo tej wagi do zbicia. Ja generalnie w twoją wagę możesz ważyć 130, możesz ważyć 120, 140, tak ci wpierdolę. Chuj na to kładę, kurwa, więc wchodź se, waź se ile chcesz i tak przyjmę tą walkę. Ja mam wyjebane w ciebie po prostu. Maciej, byłeś tak bohaterski, odgrażałeś się mojemu przyjacielowi, że tak samo mu wpierdolisz, jak stanął w mojej obronie. A przyznaj się, gdzie uciekałeś w klubie Kubano? Gdzie uciekałeś w klubie Kubano? W Warszawie, w Kubano. Pamiętasz, gdzie uciekałeś? A ty mówisz Pamiętasz, gdzie uciekłeś? Mówisz o typie, który zaczął mnie nagrywać i do mnie podszedł. Tak, mówię o tym typie. Chciał się bić ze mną i stolówkę chciał ze mną tak, palić. Tak, tak. No to fajnie, że właśnie w tym dniu podpisałem kontrakt i nie chciałem po prostu, żeby jakaś krzywa akcja Schowałeś się w kiblu, jak nie zwykła chciałem, pizda. Chciałem, żeby krzywa akcja wyszła, kurwa, bo w tym samym dniu podpisałem kontrakt z federacją i co mam walić, kurwa, solówę z typem, który mnie nagrywa jeszcze, który widocznie typowo dla atencji co zrobił. Powiedział... Dla mnie była mega beka, bo ja zacząłem go wyzywać, szedłem na dół, a ten twój, kurwa, przygłup, kurwa, nawet za mną nie poszedł. Stary. To był mój przyjaciel, któremu powiedziałeś, że mu wpierdolisz, jak stanął w mojej obronie. Najebany, kurwa, 1,60 m wzrostu, bym mu raz wypierdolił, bym go zabił. To czemu nie poszedłeś na tą surówkę? Dlaczego poszedłeś do talety? Bo, kurwa, podpisałem kontrakt z Fame MMA, kurwa, i byłem trzeźwy w tym wieczorze. Okej, nie ma sensu z nim się kłócić. Jakbym był podpity, bym poszedł i mu wypierdolił, ale już byłem trzeźwy, byłem sam, byłem z dziewczyną swoją. I generalnie, no co, no nie chciałem robić burdy. Tyle. Jak twój przyjaciel dostawał listwo od Casio na Casio streamie, to też byłeś pijany, miałeś podpisany kontrakt, ty zawsze próbujesz jakoś wydostać się z problemów i niczego nie potrafisz w życiu wziąć na klatę, człowieku. Aha. Zachowujesz się jak pizda. Jakbym nie potrafił niczego wziąć w życiu na klatę, to na przykład bym nie przyjął tego starcia z tobą, gdzie kurwa ja nie trenuję, a ty gadasz, że 2 czy 3 lata trenujesz, kurwa, i tak ci wpierdolę, będę 2 tygodnie trenuję i to mi wystarczy. Chyba, że kurwa przez te 2 lata w jakiegoś ninja, kurwa, się zamieniłeś w klasztorze Shaolin, kurwa. Bo inaczej to kurwa nie masz szans. Nie wiem, kurwa, widzowie, macie... styl modliczki, kurwa, jak widziałem. Ja mam nadzieję, że trochę polepszyłeś swoje umiejętności, bo jakbym tak z bliska zobaczył styl modliczki, to ja bym padł, ale kurwa ze śmiechu. Kurwa. Ja sam się z tego śmiałem, sam mówiłem, że walka z bonusem to jest no dla to mnie ja się ty. Cieszę, że twoje zdolności się poprawiły, no bo to twoja jedyna szansa. Maciej, ty zawsze byłeś świetnym mówcą, mało w życiu co pokazałeś. Na walce z Don Casio też dostajesz pierdol. Zawsze jesteś taki bohaterski, a jedyne co potem możesz spierdalać do toalety i chować się tam 30 minut i potem grzecznie wychodzić z klubu. Nie, to jest zupełnie inaczej. Jak Don Casio wyzwał, od razu przyjąłem wyzwanie, więc nie wiem, co ty pierdolisz, kurwa, że uciekam przed wyzwaniami. No myślę, że już w tym momencie to jest oczywista sprawa, że bardzo dobrze się stało, że ta walka została dodana do karty gali Fame MMA 7, ponieważ będzie się działo. Arku, ja mógłbym jeszcze na moment? Jeszcze wdrożyć, bo tutaj właśnie dostałem SMS-a od Gracjana niejakiego. SMS jest do ciebie, Arku. Sprawdź nową nutę, Don Casio, show business to kurwa. Takie prywatną taką Don Casio to jest człowiek, no. Nawet jak go nie ma, to jest. No, mów Sebastianie, co chciałeś powiedzieć? Generalnie geneza dramy, bo tutaj Maciej przedstawił ją w całkiem innym świetle, a na shotach idzie wywnioskować z tego, co mówisz, Maciej, że ty wiesz, na czym polegają fake donaty. Było na streamie u Don Casio prawie 5000 osób, mnie na nim nie było. Ktoś wysłał pod nickiem strollowany kilka donatów, powiedział, że ci dopierdoli, najebany, zacząłeś mnie obrażać, wyzywać. Ja chciałem się pogodzić, mówię, kurwa, no chuj, był najebany, może nie wiedział, co robi, nie wiedział, co mówi.
No i napisałem posta na Instagramie, którego ty wyjaśniłeś swoim pięknym disem, gdzie wszyscy mają z ciebie bekę do teraz. Czy najebany, czy nie, skoro powiedziałem coś, no to tak sądzę, czemu miałbym teraz zmieniać zdanie? No to okej, ale stwierdziłeś, że jesteś pewien, że ja wysłałem tego donate'a, a na szotach mówisz, że wiesz, na czym polegają fake donate'y. Więc no to... gubisz się, stary, ja nie wysłałem tego donate'a. Nawet no dobra, jak Casio no wejdzie spoko, w maile. Jak nie ty wysłałeś, no to chuj na to kładę, ale to jest dziecinna spina o donate, kurwa, jakbyś stary nie mógł sobie odpuścić, kurwa, jak dzieciak całe życie cię zachowujesz. No nie, no powiedziałem prawdę po pijaku, no to czemu mam teraz zmieniać swoje słowa, bo mówisz, że coś, no dobra, tak. Okej, 5 dni do gali. Jak to mówią, Oktagon zweryfikuje, zobaczymy, jak jesteś mocny. No jedni spinają się o bułkę, jedni o donate'a. Jeszcze raz? Jedni spinają się o bułkę, a jedni o donate'a. To jest tylko Fame MMA. Maćku, chciałbym pociągnąć jeszcze jeden temat, który poruszyłeś. Powiedziałeś, że ty nie trenowałeś i ty rzeczywiście wychodzisz do tej walki z tym krótkim treningiem, który rozpocząłeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się o tej walce. Chciałem zapytać, czy uważasz, że wystarczy ci to nastrolowanego, który jednak może nie w najlepszym stylu, ale swoje walki wygrywał? Po pierwsze, wydaje mi się, że moje dwie rundy, które zawalczyłem z Don Casio, znaczą więcej niż jego dwie wygrane walki. Po drugie, jak dowiedziałem się o walce, no to mam takie fajne boisko pod blokiem i tam byłem parę razy sprinty robić, żeby go dogonić, jak mi będzie spierdalał. A po trzecie, o klasztorze Shaolin już wspomniałem, że musiałby ninją zostać. Więc tak, wydaje mi się, że wygram. Nawet bez przygotowania. Sebastian, jak się do tego odniesiesz? No niech żyje w tym swoim świecie, niech myśli, że wygra z każdym, rozjebie każdego, jest najbardziej bohaterskim człowiekiem w tym kraju. Jak to Maciej? Szkoda, że przestałeś bić wszystko w siebie, co tam miałeś pod ręką i spadłeś, jesteś taki trochę niedożywiony. No lepiej być grubym petem, nie? Lepiej być grubym niż bić wszystko w dupę i nie potrafić się zabezpieczyć i ginekomastia level hard tam była, widziałem weks na plaży. Aha, ha. To sporo. Fajne cycuszki. No, lepsze niż twoje. No, a ty dzięki. Teraz do walki w koszulce czy bez wchodzisz? Bez koszulki zawalczę, chuj tam bez ludzi. Bez koszulki wchodzisz czy w koszulce? Bez koszulki z tobą zawalczę. Zajebiście. No. To muszę uważać na twoje cycki, żeby tam... No ja muszę na twoje. Żebyś mnie nie podduszał nimi. W takim razie będzie uczta nie tylko dla fanów MMA, ale i dla pań, i dla panów. Wiadomo o co chodzi. Wojtek i Boxdel, pytanie do was. Wiele osób pyta o walki osób z okolic Fejmu i ich ewentualne walki. Padają pytania na przykład o Patrykosa, padają pytania o Krzysztofa Rozparę i czy można się spodziewać, że prędzej czy później wszystkie osoby z okolic Fejmu także zobaczymy w oktagonie? Nie wiem, Krzychu na razie trenuje na skuterach, więc nie wiem jak tam siedzi w MMA. Patrykos tutaj ostro chce się dostać do oktagonu. No, Rudego z Fame News bym widział osobiście. I to jest moja subiektywna opinia. Jak wydaje to się mi się, mówi, że Wojtek się z tym zgodzi. Rudego z imprezy nigdy nie wygonisz. Wiadomo o co chodzi. A w takim razie Boxdel może jakiś potencjalny przeciwnik dla Rudego? No ja wiem, z kim chciał Rudy walczyć, ale nie mogę tutaj powiedzieć, bo bym troszeczkę... Może bym odkrył jakieś karty, a może to jakoś wykorzystamy. Więc na razie, Arku, nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat, nie? Ale dobrze. Potencjalnych przeciwników dla Rudego jest dużo, bo jego gabaryty, on mieści się w tej wadze, gdzie jest duża gama przeciwników, nie? Mhm. Więc dla Rudego zawsze się ktoś znajdzie. Dobrze, i jeszcze szybkie pytanie do Sebastiana Strelowanego. Jedną z osób, które z jednej strony wspominały o tym, że zasługujesz na kolejną szansę, bo tak dużo osób cieszy się, że ponownie wróciłeś, jest Taxi z Motuwa. Ale to jest też jedna z osób, która wyraziła chęć wyzwania cię do walki w oktagonie. Jak się na to zapatrujesz? Powiem ci tak, nie ma problemu, generalnie po walce będę takie jakby decyzje rozważał, bo jeżeli bym przegrał z Maćkiem, to myślę, że nie miałbym ochoty więcej tutaj się pojawić, bo to by była dla mnie porażka jakby życiowa. I tak jak wspomniałeś, wiele osób też wspominało o mnie, nie zapominało o mnie, mimo że miałem swoje dołki, troszeczkę upadałem na YouTubie, fani się ode mnie odwracali, bo nie robiłem nic ciekawego w życiu i troszeczkę ten Fame podciął mi później skrzydła, oczywiście mówię o okresie po gali. Po prostu zjebałem i generalnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować między innymi Nitro, Seba Szoty, Tobie Arku i wielu, wielu innym, którzy o mnie zawsze pamiętali, zawsze wspominali i bardzo to doceniam i zawsze będę o was pamiętał. Dziękuję. Ponieważ mamy ograniczony czas, powoli musimy kończyć, ale chciałbym, żeby jeszcze Maciek w tym momencie w swoim charakterystycznym stylu powiedział parę słów, no bo już za 6 dni spotkacie się w oktagonie, więc co masz w tym momencie jeszcze do powiedzenia swojemu przeciwnikowi?
No, Pecie, szykuj się na wpierdol 5 września. No, zobaczymy, na jak ci najebie. Zobaczymy, byczku. Nie mogę się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać. Ja nie miałem nigdy konfliktu. Zaczepiłeś mnie, wyzywałeś mnie, ubliżałeś mnie i zobaczymy, co się stanie w oktagonie. Jestem ciekaw. Ja wiem, co się stanie. Huderlaczku, huderlaczku, zobaczymy. Czekam na to, czekam. No ja też. I na przelew po tym, po walce. Oj tak, byczku, plus jeden. Już za 6 dni dodatkowe, specjalne, bonusowe starcie. 10. walka w karcie Fame MMA 7. Sebastian Strolowany Nowak kontra Maciej Rataj. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Tak, jeszcze coś, Boxdelu, proszę.